Szczęść Boże, Piotr Brzezina, jest 8, więc wczesne informacje dnia. Jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata poświęcona sytuacji w Polsce. Nasz kraj w Brukseli będzie reprezentować premier Beata Szydło. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmaga się z ostrą krytyką opozycji, która polskie polityczne konflikty próbuje również przenieść na arenę międzynarodową. To, co jest robione przez ostatnie 2 miesiące, ma realny, negatywny wpływ na odbiór naszego kraju zarówno w Brukseli, jak i w poszczególnych krajach unijnych, ale również za oceanem. To właśnie dzięki zabiegom m.in. Platformy Obywatelskiej jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się specjalna debata o Polsce. W ostatnich tygodniach wysocy urzędnicy unijni, pochodzący głównie z Niemiec, krytykowali reformy wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Komisja Europejska wszczęła wobec Warszawy procedurę kontroli praworządności. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski podkreśla, że Unia zmaga się obecnie z wielkimi kryzysami i wywoływanie konfliktu z Polską może się dla niej źle skończyć. Polska jest bardzo ważnym elementem całej konstrukcji, że wyjęcie czy odsunięcie Polski, czy próba wejścia w konflikt z Polską po prostu osłabia całą konstrukcję. Tak? I na to dzisiaj Europy nie stać, żeby osłabić jeszcze po raz kolejny konstrukcję europejską, bo naprawdę to jest w interesie Europy, żeby Polska była na pokładzie, a nie żeby Polska była uważana za kogoś, kto, wobec którego można jakiekolwiek stosować działania niekonwencjonalne. Jutro w Parlamencie Europejskim premier Beata Szydło będzie przekonywać europejskich polityków, że w Polsce nie dzieje się nic złego, a zmiany są wprowadzane w sposób demokratyczny, zgodnie z wolą większości. Pani premier, jest już przygotowana, przemówienie już jest gotowe. Na pewno będziemy chcieli wyjaśnić tę sytuację, która obecnie zaistniała, ponieważ myślę, że Parlament Europejski, jak i również politycy europejscy nie do końca mają pełne wyobrażenie na temat obecnej sytuacji w Polsce i mają nie do końca rzetelne informacje. W związku z zagranicznymi atakami na obecny rząd, Prawo i Sprawiedliwość przygotowało specjalny spot. Każdy ma prawo do swojej opinii, ale problem zaczyna się, gdy przegrana partia i sympatyzujący z nią dziennikarze zaczynają wykorzystywać swoje wpływy i rozgoryczenie wylewać za granicą. Angażowanie zagranicznych polityków, proszenie ich o interwencję. Taki rachunek zapłacimy wszyscy, dlatego mamy apel do opozycji. Na arenie międzynarodowej współpracujmy. Przeciwko ingerencji Unii w sprawy polskie jutro przed Komisją Europejską odbędzie się protest. Jego organizatorem jest Prawica Rzeczypospolitej. Jakie konsekwencje dla Polski może mieć obniżenie przez agencję Standard & Poor's ratingu dla Polski? To pytanie, na które próbują dziś odpowiedzieć zarówno ekonomiści, jak i politycy. Tuż przed weekendem amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor's zdecydowała się na obniżenie długoterminowego ratingu polskiego długu w walucie obcej z poziomu A- do BBB+. Niemal natychmiast na te doniesienia zareagowało Ministerstwo Finansów. Decyzja agencji ratingowej Standard & Poor's o obniżeniu oceny ratingowej Polski jest niezrozumiała z punktu widzenia analizy ekonomicznej i finansowej. Decyzja ta jest sprzeczna z ocenami pozostałych agencji ratingowych, największych międzynarodowych instytucji finansowych oraz uczestników rynków finansowych. Inne z firm ratingowych nie zmieniły stosunku do Polski, co jednoznacznie pokazuje, że uznają sytuację w naszym kraju za stabilną. Warto też zwrócić uwagę, że inna firma ratingowa, również z tych takich najważniejszych, czyli Fitch, utrzymał dobry rating dla Polski, czyli ten AA- z perspektywą pozytywnych zmian. W związku z tym należałoby się zastanowić, która z tych firm ratingowych jest bardziej wiarygodna. Eksperci nie mają wątpliwości, że decyzja agencji ratingowej związana jest z nową koncepcją Polski, jaką ma rząd Prawa i Sprawiedliwości. Obniżenie ratingu dla Polski przez firmę ratingową Standard & Poor's ma znamiona polityczne. To znaczy oni ogłosili, iż zmiana tego ratingu spowodowana jest tym, iż następują zmiany instytucjonalne w Polsce. Zmiany instytucjonalne, które rząd Prawa i Sprawiedliwości ma w swoim programie wyborczym, dzięki któremu wygrał wybory. Na znamiona polityczne obniżenia ratingu wskazuje także prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Stabilność i przewidywalność polityczna jest jednym z punktów oceny stabilności gospodarczej i ryzyka inwestycyjnego. Ta stabilność polityczna w Polsce jest mniejsza.
przewidywalność polityczna jeszcze mniejsza i to i tak oddziałuje to na ratingi. Prawo i Sprawiedliwość nie ma wątpliwości, że decyzja prywatnej amerykańskiej firmy o obniżeniu ratingu to efekt obciążenia zachodnich banków i hipermarketów dodatkowym podatkiem. Co roku z Polski wyprowadzane jest ponad 90 miliardów złotych. Są to zyski firm, które działają w Polsce, natomiast są przedstawicielami obcego kapitału. My już uchwaliliśmy, pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podatku bankowym. Jest przygotowywany projekt ustawy od hipermarketów. No więc my ograniczymy, znacznie ograniczymy ten transfer zysków z Polski. Agencja Standard & Poor's wielokrotnie naraziła się na krytykę, co było wynikiem błędnych szacunków. Standard & Poor's w 2008 roku opracował dosyć wysoki rating dla banku Lehman Brothers. Banku, który to po miesiącu zbankrutował i jakby wywołał ten kryzys finansowy. Na razie obniżenie ratingu odbiło się na kursie złotego, który mocno się osłabił. Od Królestwa Belgii prezydent Andrzej Duda rozpoczyna swoje podróże zagraniczne w 2016 roku. W Brukseli spotka się z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem oraz szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Z kolei w oddalonym na południe mieście Mons z naczelnym dowódcą sił NATO, generałem Filipem Bridlowem. Pan prezydent udaje się z wizytą do Brukseli, aby rozmawiać o szczycie NATO w Warszawie. Zwracam uwagę na to, że główną część jutrzejszego dnia pan prezydent spędzi w towarzystwie po pierwsze dowódców cywilnych, czyli kierownictwa cywilnego NATO z sekretarzem generalnym Stoltenbergiem, później u dowódców wojskowych w sztabie natowskim i to będzie ten początek przygotowań półrocznych do szczytu NATO w Warszawie. Iran wywiązał się z porozumienia atomowego. W związku z tym, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Stany Zjednoczone i Unia Europejska zniosły sankcje. Według wielu ekspertów zniesienie restrykcji spowoduje zmianę sytuacji nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale na całym świecie. Spór o program atomowy Iranu trwał ponad 12 lat. Zachód konsekwentnie nakładał lub zaostrzał sankcje wobec Iranu, by zmusić ten kraj do rezygnacji z rozwijania programu nuklearnego, co zdaniem zachodnich rządów miało na celu budowę broni jądrowej. Teheran zaprzeczał tym doniesieniom. W wyniku nieugiętego stanowiska i embarga naftowego rokrocznie Iran tracił 40 miliardów dolarów. W sobotę nastąpił wielki przełom. Iran wypełnił wszystkie zobowiązania wynikające z porozumienia nuklearnego. To jest dobry dzień. Działania Iranu zostały zweryfikowane. Można rozpocząć zwalnianie Iranu z niektórych kar i starać się uzyskać dostęp do pieniędzy, które zostały zamrożone. I być może najważniejsze, że udało nam się dokonać tego na drodze dyplomacji, bez uciekania się do kolejnej wojny na Bliskim Wschodzie. Dzięki zniesionym sankcjom Iran będzie mógł znów eksportować ropę do Unii Europejskiej, a także odzyska dostęp do międzynarodowych rynków finansowych. Przełoży się to także na poprawę sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zniesienie sankcji wobec Iranu ma pozytywny wpływ na Syrię. Zniesienie sankcji przyczyni się do załagodzenia stosunków Iranu z Europą i Stanami Zjednoczonymi. To z kolei spowoduje, że podmioty będą chętniej chciały negocjować, by rozwiązać wszystkie problemy. Jeśli każdy kraj mógłby usiąść przy takim stole negocjacyjnym, bylibyśmy w stanie znaleźć na wszystko rozwiązania. Zdaniem wielu ekspertów, porozumienie w sprawie irańskiego programu atomowego sprawia, że Bliski Wschód, a także cały świat stają się bardziej bezpieczne. Myślę, że to zniesienie sankcji wobec Iranu odegra pozytywną rolę dla stabilności w regionie. Wejście Iranu do globalnej polityki ułatwi rozwiązywanie konfliktów regionalnych, a także połączy siły antyterrorystyczne, które przyczynią się do poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Iraku, co bez wątpienia nie będzie wcale proste. Tak więc zniesienie sankcji wobec Iranu będzie korzystne dla Iraku w dłuższej perspektywie. Iran ma drugie co do wielkości złoża ropy na świecie, a także czwarte największe złoża gazu ziemnego. Od teraz zachodnie firmy będą mogły rozpocząć relacje biznesowe i kupować irańską ropę i gaz. Przed nami prognoza pogody, kolejne informacje dnia o 10:00 z Panem Bogiem. We'll be right back.
Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie oraz zachodzie Europy zalegają dziś niże z frontami atmosferycznymi. Z kolei na pozostałym obszarze widoczne są układy wysokiego ciśnienia. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie wspomniany wyż, a nad obszar kraju zacznie napływać zimne powietrze. Nad Europą w pogodzie niewiele zmian. Na północy i wschodzie spodziewane są opady śniegu. Na zachodzie pojawi się deszcz ze śniegiem. Najwięcej pogodnego nieba w pasie od Niemiec aż po Włochy. W Moskwie nadal mroźno. Na termometrach około minus 10 stopni. Zdecydowanie cieplej na południu, do 11 stopni w Madrycie. I przejdźmy do kolejnej mapy. Przed nami mroźny i raczej pochmurny dzień, choć synoptycy nie wykluczają przejaśnień. Na niewielkie rozpogodzenia będą mogli liczyć mieszkańcy Szczecina, Gdańska, Olsztyna oraz Białegostoku. Niemal w całym kraju przelotnie popruszy śnieg. Temperatura powietrza będzie oscylować w przedziale od minus 2 stopni na Pomorzu, około minus 3 w centrum, do minus 5 na Lubelszczyźnie. Dziś przewidziany jest spadek ciśnienia. Barometry w południe wskażą 1022 hektopaskale. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. A na koniec zapraszam Państwa na przegląd regionów.